Panie Jaśkowiak, otwórz pan tę halę. Mowa o starej, zamkniętej od lat hali na dworcu Poznań Główny. Zdaniem polityków lewicy jej otwarcie ułatwiłoby życie wielu pasażerom. Jest to miejsce, w którym pachnie moczem, w którym śpią osoby w kryzysie bezdomności, bo nie mają się gdzie podziać, z których Straż Ochrony Kolei ich wygania. Więc w zasadzie ta przestrzeń jest dla nikogo, bo osoby podróżujące tam nie chcą siedzieć, a osoby w kryzysie bezdomności są stamtąd wyganiane. Dzisiaj działacze tego ugrupowania zapowiadali, że spróbują otworzyć drzwi starej hali dla pasażerów. I nie tylko. Będę organizowała tak długo okrągłe stoły, debaty, konsultacje, aż nie wyjdziemy z nich z taką uspójnioną koncepcją, aż nie zaproponujemy ostatecznej wersji dworca, która będzie akceptowalna dla wszystkich mieszkańców. O takich krokach w przypadku wygrania wyborów mówi kandydatka lewicy na prezydenta Poznania, Beata Urbańska. Zdaniem kolegów z jej ugrupowania mankamentów na dworcu nie brakuje. Notorycznie niedziałające schody ruchome. W momencie, w którym robiliśmy konferencję prasową, nie działały schody. Teraz znowu działają, dwa dni temu nie działały. Pytanie w takim razie, ile na nie wydaliśmy pieniędzy, ile wydajemy na serwisowanie? Schody mają być jednym z wielu niedociągnięć. Zdaniem polityków lewicy odległości pomiędzy peronami są zbyt duże, a prowadzące do nich przejście podziemne zbyt wąskie. Podobne wnioski wyciąga ekspert od komunikacji Jeremi Rychlewski. Przejścia są mało przepustowe, mamy wąski historyczny tunel. Przydałoby się więcej tych dojść, przydałoby się na pewno przejście w rejonie mostu dworcowego, które by zapewniało dojście na wszystkie perony. Politycy lewicy chcą zmienić oblicze dworca, by, jak mówią, powstała tu nowa, lepsza przestrzeń. Zaprojektowana przestrzeń pod obsługę komunikacyjną, pod pasażerów, pod to, żeby komfortowo mogli podróżować, przesiadać się, żeby mieli porządny obiekt dworcowy do dyspozycji, żeby poszukiwanie peronów nie było jakąś grą w ciemno. Poszukiwanie właściwych peronów było dla pasażerów twardym orzechem do zgryzienia, kiedy na dworcu zmieniła się ich numeracja. Jeszcze się nie udało znaleźć? Nie, dopiero idziemy. A nie wiem, zawsze jechał z 5, teraz dlaczego z 11, nie wiadomo. Wszyscy przychodzą tutaj, widzą faktycznie, że nagle tych peronów się namnożyło i gdyby ktoś nie był sfokusowany, żeby czegoś takiego poszukać, no to myślę, że mógłby mieć tutaj problem się z tym odnaleźć, nie? Dzisiaj jednak pytani przez nas podróżni spoza Poznania mówią, że znalezienie swojego peronu nie sprawia dużego problemu. 20 lat mieszkam w Anglii, także ciężko mi się wypowiedzieć, bo tylko przelatuję i no jakoś nie ma problemu, żeby znaleźć peron. W porządku, nie ma problemu. Pierwszy raz nie korzystamy tak jakby na co dzień z takiego dworca, z tego. Ale okej, jest wszystko oznakowane, daliśmy radę. Tymczasem politycy lewicy twierdzą, że znalezienie pieniędzy na sfinansowanie przemiany dworca wymaga współpracy. Tych pieniędzy nie będzie z pieniędzy samorządowych. To muszą iść potężne środki centralne, ale to musi być w uzgodnieniu z władzami miasta, z władzami województwa, ale też z przewoźnikami. Dzisiaj nie uzyskaliśmy jednak odpowiedzi ani od prezydenta miasta Jacka Jaśkowiaka, ani od PKP, ani od Urzędu Wojewódzkiego, czy zrealizowanie pomysłów lewicy na dworzec jest w ogóle możliwe. Jakub Szustakowski, Puls Dnia.